Witamy Państwa po sylwestrowej nocy. Jesteśmy w szampańskim nastroju. Co prawda nie ma tutaj już przy nas lampek szampana. Witam Pani doktor. Również. Wszystkiego dobrego w nowym roku. I jeśli chodzi o zdrowie, o sukcesy zawodowe, ale i dobrego filmowego roku życzę. Dziękuję bardzo. Ja również życzę zarówno panu, jak i naszym widzom udanego w zdrowiu, pomyślności, szczęściu, ale również tym szczęściu filmowym, bo będzie nam ono potrzebne na ten nowy rok. Ja powiem Państwu, teraz nie zdradzę, ale to szczęście filmowe bardzo się uśmiechnęło do naszego gościa. Za dobrych kilka tygodni opowiemy Państwu o tym, gdzie najważniejszy czas dla amerykańskiego, zresztą i światowego kina nasz gość spędzi, ale to na razie jeszcze jest taka nasza tajemnica i niech ona pozostanie ową tajemnicą. Ale teraz już odkrywamy karty, czyli to noworoczne nasze spotkanie poświęćmy temu, co za nami w roku 2023 w kinie. Jedna pozytywna wieść to jest taka, że kino chyba wraca do normalności. Nie mówię o jakości tego, co oglądaliśmy w roku 2023, ale że już nie mamy w głowie tego elementu pandemicznego. Tak. W ubiegłym roku rozmawialiśmy już na ten temat, że mamy nadzieję, że te produkcje filmowe ruszą znowu z kopyta i tak się właśnie stało. Mhm. Nie oceniając jakości tych filmów, ale rzeczywiście kilka perełek nam się pojawiło w tym roku. No i trzeba powiedzieć, że w Polsce w ciągu miesiąca pojawiało się kilkadziesiąt filmów premierowo. Tak, zgadza się. Jak przeliczymy to razy 12 miesięcy, to myśmy naprawdę mieli z czego wybierać. No, raz w miesiącu na pewno każdy mógł iść i kupić swój, w cudzysłowie, dobry towar filmowy, prawda? I być z tego zadowolonym. No to dzisiaj pozwoliliśmy sobie, drodzy Państwo, na nasze absolutnie subiektywne podsumowanie. Liczymy na to, że Państwo w komentarzach też oznaczycie Państwa film numer jeden. Najlepszy Państwa zdaniem, najgorszy film, więc jeśli Państwo macie ochotę, to dzisiaj zamiast konkursu jest taka zabawa dla Państwa. Wśród tych, którzy podzielą się właśnie swoimi typami, też będziemy mieli przygotowane nagrody, upominki takie specjalne, no żeby ten nowy rok też rozpocząć tak z przytupem, więc jeśli chcecie Państwo w komentarzach, możecie pisać o swoim wydarzeniu filmowym, to najciekawsze Państwa wspomnienie nagrodzimy, jak mówię, uhonorujemy nagrodami, bądź też tym, co chcieli Państwo iść na dobry film, okazało się, że takim dobrym filmem nie jest. Czekamy na Państwa mini recenzję, ale dosłownie mini w kilku, maksymalnie kilkunastu zdaniach, te najciekawsze nagrodzimy upominkami od sieci kin Helios i Czasu na Opole. No to co, może zawsze mówimy, żebyśmy mieli seans na 5, to sobie tak pomyślałem, żebyśmy wybrali też, droga Pani, 5 filmów, które nam się najbardziej podobały. Zupełnie subiektywnego wyboru, od 5 do 1. No i jak to zwykle też na tych najważniejszych filmowych różnego rodzaju festiwalach bywa, wybierzmy nie wypał roku, niespodziankę in plus, niespodziankę in minus. Może, bo takowe też się pojawiły. To co u Pani doktor na 5 miejscu? Na 5 miejscu John Wick 4. Dziękuję. Bardzo miłe. U mnie będzie wyżej. Dobrze. Czemu? Za co? Z całą pewnością zaraz po pierwszej części jest to moja ulubiona część. Za dobry scenariusz, dobrą grę aktorską, świetną muzykę i dźwięk. Bardzo dobre kino akcji. No to ja na 5, proszę Pani, ustawiam film z potrójnymi Oscarami, jak chyba dobrze pamiętam, czyli Wieloryb. To jest historia, przypomnę, nauczyciela poważnie chorego, no i roli Brendana Frasera, bo ja zawsze taką sympatią pałem do tego aktora. Nie wiedziałem, że jest w stanie się tak przeobrazić w filmie reżysera, który też jest no już taką mocną postacią w kinie, prawda? Aronofsky, bo o nim mowa. To, że będzie to rzeczywiście znakomita kreacja. Tak. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że Fraser mnie
zaskoczył. Zastanawiałem się, do których ról, jakich aktorów to doporównać w ostatnim czasie. No i rzeczywiście było takich kilka filmów, przemian tych takich aktorskich. Pomyślałem sobie, że ta rola rzeczywiście była niezwykle ciekawa i trudna do odegrania. Tak, dlatego na mojej liście jest dużo wyżej. Aha, no to dobrze. No to jedziemy do czwórki, jedziemy teraz. Czwarte miejsce, Wes Anderson. Niemożliwe. Asteroid City. Proszę Państwa, proszę mi wierzyć, że do tego programu każde z nas przygotowywało tę piątkę osobno, jedno nie wiedząc o drugim, co ma przygotowane. To ja tylko powiem, na czwartym miejscu Asteroid City, Wes Anderson. Niesamowite, naprawdę. To tego się nie spodziewałem. Zwłaszcza, że wiem, że to jest jeden z ulubionych Pani twórców. Tak, tak. Chociaż film jest może troszeczkę słabszy niż poprzedni film Wesa Andersona, Kurier francuski. Mhm. Jednakże wciąż Anderson zachwyca mnie swoją wizją świata i sposobem jej przedstawienia. Mhm. Tak, i cały czas to jego takie mrugnięcie w stronę nas, widza, w tej swojej formie. Oczywiście. Filmu, którą przedstawia, tak. Jest niesamowicie urokliwe. Tak. Czwarte miejsce, Asteroid City. Trójka, wkraczamy na podium. Chłopi. Pani ode mnie odgapiła. Nie. Proszę Państwa, naprawdę proszę mi wierzyć, żadne z nas tego nie przygotowywało wcześniej. Zgadzam się. Wspaniała, tak, wspaniała, wielka, zrealizowana z rozmachem animacja Welshmanów. Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej nagród, jeszcze ważniejszych, ponieważ jest to wybitne dzieło. Możemy, mhm, tak o tym filmie powiedzieć. No ciekawe, czy Amerykańska Akademia jest w stanie raz jeszcze się skusić właśnie na to, żeby tego typu filmy, tak, nagradzać. Bo ja oczywiście wracam też do Vincenta. Oczywiście, prawda? Ale nie tylko, no, prawda? Były w historii Akademii, i to całkiem zupełnie niedawno, były filmy animowane, które otrzymywały nagrody. Mhm. No to zobaczymy. No to trójkę mamy. No i teraz dwójka. Wiem, że tutaj nie będzie tego filmu, który ja mam, no bo już został przez Panią wymieniony. Tutaj będzie Wieloryb. A, czyli ten mój wymieniony teraz. Tak, zdecydowanie Wieloryb. No rzeczywiście dobre, mocne, wielowymiarowe kino. No i ten, tak jak, no nie wiem, dla mnie ten powrót na ekran Frasera jest wielki. Tak, tak. Poruszające kino, bo tutaj widz rzeczywiście ma do czynienia z samotnością, z ogromną samotnością człowieka, ale również pojawia nam się wątek LGBTQ+. I myślę, że jest to bardzo dobre kino, nie mainstreamowe wcale. To nie jest mainstream, to jest głębokie kino konesera. A u mnie na drugim John Wick 4, proszę Państwa. Tylko jedna rzecz zdecydowała o tym, że nie mógł być na miejscu pierwszym, bo ten film, który jest na miejscu pierwszym, no dla mnie nie miał sobie rzeczywiście równych. Tak jak i ta czwarta część, powiem Pani, Johna Wicka, która, tak, uważam, że wraz z częścią pierwszą stworzyła, ja bym połączył część pierwszą z czwartą. Tak, taką klamrą. I tak, te dwa ze środka wyrzucił, tak, zrobił jeden długi film i byłby moim zdaniem niesamowicie pełnometrażowym filmem o tym bohaterze, który na pewno już w tej kulturze popularnej zaistnieje na następne pokolenia. Numer jeden, aż się boję, że... Znaczy boję, no jestem ciekaw. Zróbmy tak, wypowiedzmy na trzy, zobaczymy, czy będzie to ten sam tytuł. Jak powiem raz, dwa i trzy, to potem po trzy mówimy razem i zobaczymy, czy będziemy mieli ten sam, bo naprawdę, proszę mi uwierzyć, tego nie wiemy. Raz, dwa, trzy. Oppenheimer! Nie! Naprawdę. Mogą Państwo wierzyć, czy nie, ale żadne z nas nie przygotowywało wcześniej scenariusza tego programu. Bardzo mi miło, Pani doktor, że Pani wybrała ten film. Ja również. I muszę powiedzieć, że jest to jeden z tych filmów, które należy obejrzeć kilkakrotnie. Mhm. Podobnie jak Memento, podobnie jak Incepcję i wiele innych filmów Nolana. Nolana. I genialny Cillian Murphy, który jest lepszy niż kiedykolwiek w tym obrazie. Tak, dla mnie jest...
grać tak wiele nie grając, tak, w pewnym momencie, wydawałoby się, że no, gdybyśmy mieli to przenieść na świat komedii, oczywiście na świat Bustera Keatona, człowieka o niemej twarzy, twarzy, która gra tak wiele w tym filmie, że to było dla mnie porażające do ostatniej sceny tego filmu, ile był w stanie tą niezwykle twardą mimiką odegrać w tym filmie. Murphy dla mnie genialny tutaj, genialna rola. No i taka ciekawostka, pierwszy film w historii, którego użyto tutaj czarno-białego filmu w kamerze, prawda, w IMAX-ach. Także to też taka fajna rzecz, tak już ciekawostkowo mówimy. No i film, który no, robi piorunujące wrażenie z racji tego, o czym opowiada. A to jest, on jest genialnie też, akcja jest rozmieszczona, umieszczona genialnie na taśmie filmowej, ponieważ mamy te dwie pierwsze godziny do wybuchu bomby i ta ostatnia godzina, która tak naprawdę jest takim wyrzutem sumienia głównego bohatera. Drodzy Państwo, czyli zgadzamy się co do filmu roku, jest nim Oppenheimer, wedle oczywiście naszej subiektywnej oceny. Ale, tak, jest małe ale, o, mam ex aequo. Naprawdę? Naprawdę. Ha, to dobrze, bo tu się absolutnie, jak Państwo widzą, nie umawialiśmy, bo ja nie mam ex aequo. A ja mam Czas Krwawego Księżyca, o, Martina Scorsese. Zaskoczyła mnie Pani. Tak, myślę, że to jest bardzo dobre kino, bardzo dobrze zrealizowane, ale też z bardzo ważną tematyką, prawda? Może kilka słów o fabule tego filmu. Gdy na terenie zamieszkiwanym przez osagów odkryta zostaje ropa naftowa, nagle mieszkańcy, członkowie tego plemienia zaczynają ginąć z nieznanych przyczyn. I tutaj do akcji wkracza FBI i Hoover. Także bardzo interesujący temat, ważny. Ważny, kolejny ważny, tak jak przy Oppenheimerze, prawda? Tak, to mój kolejny wielki społeczny temat. Dobrze, to Państwo już znają nasze piątki, nawet numer jeden ex aequo u Pani doktor Frach. To co, zawsze przy tego typu podsumowaniach mówimy o takich zaskoczeniach, może in plus, in minus, o niewypale roku. Ja mam taki jeden niewypał roku, a Pani? Również. Tak, to jaki? No to Pani pierwsza, ja drugi. Napoleon Ridleya Scotta. Nie, to tu mnie Pani zaskoczyła zupełnie. I sama siebie chyba zaskoczyłam. To znaczy, nie chciałam się zaskoczyć, nie chciałam, żeby to był Ridley Scott. Ale tak jak już pamięta Pan, Pan troszeczkę ostrzegał, że nie jest Pan pewien, czy Ridley Scott rzeczywiście utrzyma tę formę i wysoki poziom, i chyba nie udało się. Poza kilkoma bardzo dobrze skonstruowanymi scenami batalistycznymi, ale Scott jest genialny, prawda? To doskonale o tym wiemy. Nawet Joaquin Phoenix nie uratował tego filmu, ale też duży plus dla odtwórczyni roli Józefiny, Vanessy Kirby. Czyli nie zawsze można być dobrym gladiatorem, jak się okazuje, prawda? No a u mnie, proszę Pani ulubiony aktor wystąpił w filmie 65. Adam Driver. Tak. I film dla mnie, powiem tak, Pan Adam umie kierować statkami kosmicznymi, co potwierdził w Gwiezdnych Wojnach, natomiast w Spotkaniu z Dinozaurami to jest po prostu słaby film. I jestem niemile zaskoczony, bo czekałem na niego z zaciekawieniem w ciągu roku. Zwiastun, trailer pokazywał, no może będzie takie fajne, troszkę inne odniesienie w cudzysłowie do Parku Jurajskiego, a tutaj się zrobiło kiepściutko. I chyba nie jestem zaskoczona Pana, akurat umieszczeniem przez Pana tego filmu w kategorii niewypał roku, ponieważ generalnie opinie krytyków również były bardzo niskie. No to co, może jakaś niespodzianka in plus, in minus, tak na koniec naszego tego noworocznego spotkania? Niespodzianka in plus? No. Poprzednie życie. O. Koreański film, który pojawił się w kinie konesera, ale on również był grany w kinie mainstreamowym. I bardzo miłe zaskoczenie. Miłe odkrycie również. Także ja ten film stawiam tutaj jako tą niespodziankę in plus. A ja ten, który bardziej się zajmuje tym kinem popularnym, powiem Pani tak, że bardzo miło zaskoczył mnie Tom Cruise, jego pierwsza część Mission Impossible Dead Reckoning. Uważam, że to jest naprawdę dobre kino. Oczywiście mówimy o kinie akcji. Natomiast świetnie zrealizowane. W
przeciwieństwie do tego, o czym powiemy teraz, bo o niespodziance in minus jeszcze chciałem powiedzieć. Indiana Jones i artefakt przeznaczenia. Indiana Jones i artefakt przeznaczenia. No niestety. Nie. Niestety. Myślę, że można było pominąć generalnie pomysł na tę produkcję i jej nie zrealizować. Tak, dokładnie. Myślę, że więcej szkody sobie tym Harrison Ford narobił, tak, niż tym, jakby tego filmu nie było. Ja powiem panu, że poza tym, że zupełnie mnie opowieść nie przyciągnęła, nie utrzymała mojej atencji, to jeszcze użycie sztucznej inteligencji, odmłodzenie Harrisona Forda, mówię nie. Nie. Ale my mówimy państwu tak, piszcie państwo swoją refleksję filmową, co u państwa było na topie, a na co na samym dole. Postaramy się nagrodzić też państwa za te najciekawsze właśnie państwa recenzje. Pani doktor Sylwia Frach wybierze te dwie najciekawsze i nagrodzimy państwa. Także zapraszamy w komentarzach pod naszym postem, pod naszym filmem. Zapraszamy do dyskusji na temat kina 2023, a to było wydanie specjalne naszego programu, co oznacza, drodzy państwo, że po wydaniu specjalnym będzie już tradycyjne, czwartkowe wydanie programu Czas na Seans. Witamy w nowym roku, pani doktor, i chyba liczymy, tak jak mówiliśmy na początku, na jeszcze ciekawszy filmowy rok. Tak, zdecydowanie. Oby tak było. Doktor Sylwia Frach, naszym i państwa gościem, mówimy państwu do zobaczenia. Dziękuję.